Siemano, witam was w nowym odcinku Lego Miasta i zapraszam na kolejny odcinek z budowy remizy. Dobra, już wam mówię, dlaczego to tyle trwało tutaj z tymi tajlami i dlaczego w ogóle tutaj są podwójne te tajle. Bo przez to, że jest tutaj tyle snotów, te ściany są bardzo takie chybotliwe i musiałem to jakoś wzmocnić. Musiałem po prostu dać takie klocki, które by łączyły ze sobą różne elementy i teraz jest git. To jest dość istotne, bo jak się położy ten dach, w momencie kiedy ściany lekko się gibają, to ciężko jest trafić w study. Dalej z jakiegoś powodu jest to krzywe. Zobaczcie tutaj na ten róg. Tu w ogóle jakaś dziwna rzecz zachodzi. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać, ale powiedzmy, że to będzie się trzymać, kiedy będzie trochę więcej ważyć. Ale widzę tutaj jeden problem. Nie podoba mi się, że te płytki są tutaj ciemno-szare. Tutaj jeszcze jako tako to wyglądało, ale tu będzie to wyglądać dziwnie. Zwłaszcza, że będziemy mieli tutaj kompletnie nowy kolor. Dach będzie zrobiony z takich klocków w ciemno-niebieskim kolorze, więc myślę, że to by trochę dziwnie wyglądało. Możemy to przetestować. Tak, to jest takie dziwne połączenie kolorów. Czerwony, jasny, szary, ciemny, szary i niebieski. I myślę, co z tym zrobić. Może bym dał na przykład te dachówki w ten sposób i tutaj jakoś to zamaskował. Kurde, tu jest tyle problemów, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Po pierwsze, to trochę jest mało stabilne przez to, że to jest wysunięte, bo cała ta ściana jest tak naprawdę w powietrzu. Ona nie jest na płytce, tylko sobie wisi. Ja tutaj starałem się jakoś to umocnić, ale to dużo nie daje. Trochę się boję, czy to wytrzyma, kiedy zacznie naprawdę dużo ważyć. Problemem kolejnym jest to, że kompletnie się nie przygotowałem, jeżeli chodzi o briki. Jeden na jeden, mam ich za mało, właściwie to już ich nie mam. Może coś tam bym jeszcze znalazł, jakąś garstkę. O, chyba mam całe 4. Ale nie chcę, żeby mnie to powstrzymywało przed budową tego dachu, więc spróbuję coś wymyśleć. I generalnie teraz sobie uświadomiłem, jeżeli będę chciał taki dach zrobić, to będę potrzebował naprawdę pierdyliard tych skosów. Ja mam ich całkiem sporo, ale dużo za mało niż tutaj faktycznie jest potrzebne.
Dobra, co ja tutaj narobiłem? Po pierwsze wykorzystałem cnoty i takie, dlatego że mam ich dużo i to nawet będziemy mogli jakoś sobie tam przyozdobić, więc to jest rozwiązanie problemu z brakiem bricków 1 na 1. Tutaj dałem skosy, tak żeby to mogło się wszystko opierać na płytce, a nie wisieć w powietrzu, więc rozwiązałem ten problem też. Nie wygląda to źle, nawet myślę, że jest to fajne urozmaicenie. Nie jestem przekonany do tego okna, możliwe, że je wywalę. No i co? Tutaj na pewno trzeba będzie zrobić jakieś urozmaicenia, nawet nie tylko dlatego, że jest to zbyt monotonna ściana, tylko zostało mi tyle jasno-szarych cegiełek. Albo to jest na styk, albo paru zabraknie, więc myślę, że tutaj trzeba będzie coś zrobić, może wokół tego okna, albo w ogóle zrobimy takie większe okno, nie wiem, na pewno coś z tym oknem trzeba będzie zrobić, co oznacza oczywiście, że będę musiał to wszystko rozwalić, wiadomo, jak to u Latkensa. Dobra, to na pewno będzie dziwny dach, ale przynajmniej będzie unikalny. Nie wiem, dużo jest tutaj takich decyzji, co do których się waham, czy to w ogóle ma sens, taki kształt dachu. Wiadomo, że mógłbym zrobić po prostu prosty dach, płaski, tak jak realnie większość budynków przynajmniej tego typu ma, ale no tutaj chodzi o to, żeby coś pourozmaicać, pobawić się, popróbować nowych rzeczy, a nie żeby zrobić po prostu byle jaki dach. Wiem, że nie pasuje trochę ta biała naklejka, ale nie mam żadnej innej, a gdzieś tutaj musi być jakiś napis, że to jest straż pożarna. Może warto by było zrobić taki napis, jak jest na kasynie moim, ale trochę brakuje na to miejsca. Ja chcę, żeby ten dach był nieco ścięty, a nie taki spiczasty, to by dziwnie wyglądało. Generalnie mam taki plan, żeby tu u góry gdzieś była jeszcze taka, powiedzmy, wieżyczka. Myślę, że to mogłoby fajnie wyglądać. Ale największą rozkminę mam teraz, jak zrobić, żeby to było ściągalne, żebym mógł tutaj zajrzeć do środka, tak jak na wszystkich innych piętrach. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak to zrobić. Będzie z tym problem. Na pewno potrzebowałbym dużych płytek w ciemno-niebieskim kolorze, których nie mam. A drugi problem z tym związany jest taki, że właściwie ten dach powoduje, że to się wszystko trzyma, więc jeżeli ten dach będzie zdejmowalny, to mi się te dachówki po prostu rozlecą i muszę teraz naprawdę tutaj pomóżdżyć, co z tym fantem zrobić. Jak widzieliście, rozwiązałem to budując po prostu kolumny i w ten sposób ten dach stoi na tych kolumnach, a tutaj będziemy mogli po prostu sobie położyć płytki i powinno być ok. I od razu mówię, że wiem, że sobie tutaj utrudniam rozmieszczenie poszczególnych rzeczy we wnętrzu, budując te skosy, ale muszę wykorzystać te wszystkie klocki, żeby po prostu zobaczyć, ile będę musiał ich dokupić. Znalazłem jeszcze trochę, więc sobie to tutaj
wyrównamy i tyle. Więcej już ich nie mam. Dużo nie zostało tak naprawdę. Jakoś będę musiał sobie to obliczyć, ile mi tutaj ich brakuje. I po prostu zamówię. No i teraz, co tutaj w ogóle będzie w środku? Myślę, że możemy tutaj zrobić po prostu taki typowy strych, przy czym chciałbym tutaj zawrzeć też jakąś siłownię dla strażaków. Wydaje mi się, że siłownia to taki fajny motyw do zbudowania, nigdy nie budowałem. Znaczy tam nic wielkiego nie będzie, po prostu jakaś ławeczka, handle i tak dalej. Ale myślę, że to jak najbardziej pasuje, strażacy muszą dbać o sprawność fizyczną i jakieś tutaj gruchoty po prostu zrobimy, taki, nie wiem, magazyn. No i prawie mamy to gotowe. Widzicie, jest tutaj bałagan, ale taki był właśnie zamysł tego pomieszczenia. Tutaj trochę trzeba będzie to przesunąć, bo drążek jest zbyt blisko ławeczki. Na pewno coś tutaj jeszcze będziemy dłubać. Będę chciał tutaj więcej narzędzi różnego rodzaju zostawić. Nie tajluję podłogi, bo to ma być takie właśnie trochę niedbałe i no tajle by tutaj nie pasowały. To jest, powiedzmy, surowy beton, nie ma tutaj żadnych paneli ani kafelek, więc to jest zamierzone. No i co, kurde, właściwie to zostanie na ostatni odcinek, tylko ten dokończenie tego dachu i ta wieża. Trochę mało jak na jeden odcinek, ale dzisiaj tego nie zrobię, bo nie mam wszystkich klocków. Możliwe, że zrobimy po prostu tak jak z bankiem, że ja to po prostu zrobię w poprawianku, a to de facto będzie ostatni odcinek. Ale nie wiem, może coś jeszcze tutaj wymyślę, wpadnę na jakieś nowe pomysły. Pewnie też weźmiemy się za takie finalne poprawki na wszystkich piętrach, bo tam zawsze są jakieś problemy do rozwiązania. Dobra, nic więcej tu już dzisiaj nie wcisnę, ale to nie znaczy, że to wnętrze jest skończone, bo tutaj jeszcze jedna ważna kwestia jest taka, że będziemy mieli tą wieżę i gdzieś na środku będzie musiało być dojście do tej wieży. Pewnie zrobimy to zwykłą drabiną, ale trzeba będzie to jakoś wykombinować, żeby to wszystko miało sens, no ale to zrobimy dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli ten dach i będziemy mieli wieżę. I wtedy, jak już będę wiedział finalnie, gdzie co dokładnie jest, to
dodamy sobie jeszcze jakieś tutaj rzeczy, ale teraz nie chcę kombinować, bo dodam za dużo, tu i tak jest tak ciasno, że co chwila coś rozwalam. No nie chcę sobie po prostu komplikować, ogarniemy to na samym końcu. Od razu wrzucam tutaj nazwaną figurkę, żeby potem się nie męczyć z dobijaniem się do tego. To jest Fit Madzia, jedyna postać, która mi tutaj pasuje do takich siłownianych klimatów, więc damy ją na ławeczkę. Albo nie na ławeczkę, bo trochę włosy jej przeszkadzają w leżeniu. Będzie więc na drążku, zresztą z tego co pamiętam w starym Lego mieście ona też właśnie ćwiczyła na drążku. Sam nie wiem, czy ta remiza jest ładna, czy nie, naprawdę jest dziwna na pewno. Ten dach jest trochę taki, no, nietypowy. Nie wiem, dajcie znać, czy to jest fajne, czy bardziej jednak gunwo. Ta naklejka na pewno jest do zmiany, nie podoba mi się. W tym tygodniu szukaliśmy imienia dla psa Husky. Wybrałem propozycję Pimpur od użytkownika Kacper Gregorczyk. Do remizy nie będę dorzucał już raczej nowych postaci. Jest tam kilku strażaków. Powtarzam po raz kolejny, nie lubię marnować figurek na wnętrza. Wolę, jak gdzieś są tutaj widoczne, jest jakiś ruch i tak dalej. Myślę, że możemy ogarnąć kogoś przy szpitalu, bo tutaj jest mało życia. No i wyciągnąłem jakąś panią lekarz z dość ciekawą fryzurą. Nie kojarzę takiej fryzury nigdzie indziej. Wymyślcie jej imię. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki, na razie. Cześć.